Cześć, witajcie w kolejnym materiale na kanale Stacje Opuszczone. Cześć, mamy dla Was coś specjalnego, a mianowicie ruszamy z nową serią materiałów na kanale, która będzie się nazywać Hel Śladem Historii. Seria będzie składała się z kilkudziesięciu materiałów i będzie mocno związana z II wojną światową, ale to nie wszystko, bo będziemy starać się pokazywać, co się działo po zakończeniu działań wojennych. W pierwszym materiale z serii pokażemy Wam ośrodek oporu Jastarna. A dokładnie miejsce, w którym się dzisiaj znajdujemy, to ciężki schron bojowy Sabała. Ale to nie wszystko, bo na terenie tego ośrodka oporu są jeszcze trzy ciężkie bunkry i jeden schron lekki. Decyzję o ufortyfikowaniu Półwyspu Helskiego zapadły wkrótce po odbudowie polskiej państwowości. Jednak dopiero w latach 30. podjęto konkretne działania. W 1935 roku powstała nowoczesna bateria imienia Laskowskiego, wspierana przez działa mniejszego kalibru i artylerię przeciwlotniczą. Brakowało natomiast solidnej obrony przed ewentualnym atakiem od strony lądu. Na lokalizację fortyfikacji wybrano Jastarnię, a dokładnie miejsce, gdzie szerokość półwyspu osiąga około 450 metrów. Planowano budowę linii głównej z czterema schronami ciężkimi i wzniesienie czterech lekkich bunkrów na zapleczu. Schrony ciężkie z bronią maszynową i artylerią przeciwpancerną miały skutecznie zamknąć dostęp do położonych dalej baz wojskowych. Nie pożałowano betonu, bunkry pierwszej linii mogły wytrzymać trafienie pociskiem kalibru do 220 mm. W drugiej linii ostatecznie powstał tylko jeden schron lekki, całość uzupełniono budową fortyfikacji polowych, okopów, zasieków i przeszkód terenowych. Obronność naturalnie wzmacniała podmokłość tej okolicy. Nadeszła II wojna światowa i choć nie do końca wyposażone, ze względu na opóźnione dostawy dział przeciwpancernych, a także z braku odpowiednich kopuł do nich, betonowe bunkry były już gotowe do spełnienia swych obronnych zadań. Prace wykończeniowe trwały przez cały czas obrony wybrzeża, gdyż w tym czasie pozycja nie była atakowana. Walki toczyły się z dala od potężnej linii bunkrów. Dopiero 30 września wojska niemieckie zajęły chałupy. Dalszy napór został zatrzymany detonacją 20 ton materiałów wybuchowych, wąski pas półwyspu został przerwany, a niemieckim żołnierzom przeszła ochota do zmagań z polskim uporem i zawziętością. Ostatecznie ośrodek oporu Jastarnia nie został w kampanii wrześniowej bojowo wykorzystany. Wraz z helskimi bateriami artyleryjskimi opisywane obiekty decydowały o wysokim potencjale obronnym półwyspu i słuszności forsowanych przez Heliora Laskowskiego koncepcji obronnych. Pozycję bojową częściowo reaktywowano pod koniec 1944 roku, gdy w schronie Sęp Niemcy umieścili stanowisko obserwacyjne i przeciwlotnicze. Kilka miesięcy później
Armia Czerwona serią potężnych uderzeń odcięła Pomorze od III Rzeszy, wtedy opisywane bunkry zostały w pełni obsadzone, prowadzono też gorączkowe przygotowania do obrony Półwyspu. Z tego wąsko ukształtowanego obszaru aż do maja 1945 roku pośpiesznie ewakuowano ludność cywilną i żołnierzy z rozbitych jednostek hitlerowskich. Krasnoarmiejcy nie zaryzykowali ataku, u schyłku wojny nie kwapili się do szturmu na trudne do zdobycia umocnienia. Wojska niemieckie ostatecznie wytrwały na Półwyspie do samego końca II wojny światowej. Przedwojenne bunkry aż do połowy lat 70. ubiegłego stulecia były uwzględniane w koncepcjach obrony okolicy, co po raz kolejny potwierdziło ich wielki potencjał. Był to również kolejny dowód wysokiego poziomu myśli fortyfikacyjnej II Rzeczypospolitej, pozbawionej niestety właściwego finansowania i uznania najwyższych kręgów dowódczych przedwojennej Polski. Ośrodek oporu Jastarnia to wybitny zabytek nawiązujący do międzywojennego rozdziału polskich dziejów i jako taki jest warty poznania i dłuższej uwagi.
To, co przed chwilą widzieliście, to były dwa ciężkie schrony, Sęp i Saragossa. A na zakończenie, to, co za nami widzicie, to lekki schron bojowy. Od siebie powiem, że był wyposażony w jeden ciężki karabin maszynowy, który był skierowany na tory i drogę. Dodatkowo był odporny na trafienie pociskiem 155 mm i wielokrotne trafienia pociskiem artylerii 105 mm. Mam nadzieję, że pierwszy materiał Hel śladem historii Wam się spodobał i zapraszamy do oglądania następnych z naszych materiałów. Mamy w planach jeszcze kilka interesujących miejsc. Seria, tak jak mówiłem, będzie składać się z kilkudziesięciu materiałów. Od siebie powiem tyle, że tego będzie sporo. No, pierwszy odcinek to taki będzie krótszy, pilotażowy. Zobaczymy, jak nam reszta pójdzie. No nic, no to tyle słowem zakończenia. Jak zwykle, jeśli się spodobało, zostawiajcie łapki w górę, komentarze, no, subskrypcje. No i także nie zapominajcie o naszym fanpage'u. To tyle, widzimy się w następnym materiale. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.